Rosyjski MSZ liczy na spotkanie Putina z Bidenem, dojdzie do spotkania Biden-Putin? Rosyjski MSZ. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach odbędzie się szczyt między prezydentami. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek, że ma nadzieję, iż w najbliższych dniach odbędzie się szczyt między prezydentami Rosji i USA Władimirem Putinem i Joe Bidenem, podała agencja Interfax. Mamy nadzieję, że kontakt między obydwoma prezydentami nastąpi w najbliższych dniach, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow na antenie państwowej telewizji, odpowiadając na pytanie gospodarza programu o to, kiedy może się odbyć rosyjsko-amerykański szczyt. Riabkow podkreślił, że nie ustalono jeszcze daty spotkania, bowiem trudno jest znaleźć wspólny termin w kalendarzach obu prezydentów. Zaznaczył jednak, że kontakt jest bardzo potrzebny, bowiem mamy mnożące się problemy. Nie ma postępu w sprawach dwustronnych, które coraz bardziej wkraczają w fazę ostrego kryzysu. Nie ma wzajemnego zrozumienia, jak deeskalować sytuację w Europie. No i są jeszcze inne sprawy, wyjaśnił. Jedyny obszar, w którym jest poprawa naszych relacji, to układ start, w ramach którego zaczyna się normalna praca. Prezydenci jednak muszą dać impuls nami swoim zespołom, aby posunąć się dalej w innych kwestiach. Sytuacja w Europie jest bardzo niepokojąca, powiedział Ryabkow. Wiceszef MSZ Rosji zaznaczył, że administracja USA przygląda się uważnie. Co robi Rosja w kontekście napiętej sytuacji wokół Ukrainy, a także eskalacji kryzysu migracyjnego w Europie Wschodniej, zatem potrzebna jest stabilizacja relacji na linii Moskwa-Waszyngton. Traktujemy to spokojnie. W końcu prezydenci to ludzie nadmiernie zajęci ważnymi sprawami, ale z pewnością ich służby odpowiedzialne za grafiki znajdą okienka, a my umówimy się na kontakt. Jest to bardzo potrzebne, aby wysłać sygnał polityczny, że sytuacja nie jest beznadziejna, ale stabilizuje się, a podwładnym po obu stronach potrzebne są instrukcje i dyrektywy do pracy na rzecz stabilizacji, powiedział Ryabkow. Jedyne jak do tej pory spotkanie Bidena i Putina odbyło się w połowie czerwca w Genewie.